Miśki, w ostatnim filmie, który poleciał w środę, powiedziałam: u, nie ma chuja, żebym nagrała drugi odcinek w tym tygodniu. No to cofam te słowa, nagrywam drugi odcinek w tym tygodniu, dalej jestem chora, ale co stoi na przeszkodzie, żebym poczuła się jeszcze gorzej? Dzisiaj będziemy czytać wpisy Mai Staśko na Instastory o mnie. Chciałabym tutaj tylko zaznaczyć, że to już jest mój trzeci film o Mai Staśko na tym kanale, ale te filmy, to nigdy nie jest tak, że ja o, znajduję coś o Mai Staśko, jestem like, o, nagram sobie o Mai. Nie, nie, nie. To są zawsze odpowiedzi. To ona zawsze zaczepia. Moja mama zawsze mi mówiła, żeby nie odpowiadać na zaczepki, ale w tej sytuacji, no to jest śmieszne po prostu, tak? No, ja potrzebuję odpowiedzieć na tą zaczepkę. Dzisiaj robimy zebo, ponieważ mamy dosłownie 4 screeny z Instastory, a ja zrobię z tego cały odcinek. Jak wiecie, Maja Staśko lubi tak zadrukowywać te swoje Instastory, że tam jest po prostu ściana tekstu, więc tu jest dużo rzeczy, na które można odpowiedzieć. A tak jeszcze tutaj słowem wstępu, Instastory Mai Staśko dotyczą mojego filmu o Natanie Marconiu, który puściłam już w zeszły weekend, więc jeżeli chcecie być jakby na bieżąco z tym, co dokładnie mówię i o czym dokładnie mówię, no to sobie w tym albo w tym rogu kliknijcie, żeby obejrzeć. Lecimy. Maja wrzuciła jakby screena z Instastory Natana, że tutaj ktoś mu napisał komentarz: przestańcie, bo Natanek ma depresję i sobie coś zrobi. Crying emoji, crying emoji, crying emoji. I Natan napisał: to jest przykład wiadomości z kilku minut. Mnie to nie rusza, to temat nie dotyczy mojej osoby, ale wyobraźcie sobie osobę, która nie jest odporna na to i dostaje dziennie setki takich wiadomości. A potem, jak coś się dzieje, to te same osoby najgłośniej krzyczą, dlaczego nikt im nie pomógł. Złe zachowania trzeba potępiać, ale nie w taki drażliwy sposób. Dbajcie o siebie, nie bójcie się iść do lekarza, zaufajcie mi, że dobry lekarz bardzo wam pomoże. No i tutaj napisała, że super, że o tym piszesz, Natan Marcoń. No i ja się z tym zgadzam, jak najbardziej. Trzeba się leczyć, trzeba sobie pomagać, trzeba chodzić na terapię albo do psychiatry, jeżeli jest taka potrzeba, to jest żaden wstyd i warto po prostu zgłosić się po pomoc, jeśli się jej potrzebuje. Czy kiedykolwiek w mojej karierze powiedziałam coś odwrotnego? Nie! Miejcie to w głowie, okej? Okay? Miejcie to w głowie. Natan pisze znowu tam, że warto chodzić do lekarza, że w końcu dzięki temu mógł pozbierać myśli, zaczyna być bardziej świadomy i przestaje farmazonić, bo w końcu wie, co mówi, a nie dopiero kilka godzin po fakcie. Mój humor nie jest zmienny 100 razy w ciągu dnia i nie zmieniam decyzji i planów 20 razy dziennie. Ja serio bałem się leczenia, tak samo jak pewnie wy się boicie. Wiele lat się męczyłem z nadzieją, że samo przejdzie. Były chwile, gdzie po prostu maskował się ten stan, lądował i uderzał z podwójną mocą. Może być dobrze, serio, zaufajcie mi, skorzystaj z lekarza. I Maja Staśko pisze: takimi treściami Natan Marcin robi 100 razy więcej dobrego niż kanały komentarzy obsesyjnie wytykające mu i innym hipokryzję, bo się zmienia, poprawia, przeprasza za błędy, analizuje swoje zachowania i idzie po swojemu przez życie. No skandal naprawdę. Maja Staśko, jak zawsze, nie wie, o czym mówi. Nikt nigdy nie powiedział, żaden kanał komentarzy, żeby się nie leczyć. Tym ja tak nigdy nie powiedziałam, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że w wielu filmach jakby komentarzy pada coś takiego, że właśnie warto jest zasięgnąć takiej pomocy. Często nawet wyśmiewane są osoby, które mówią, że to jest bzdura i chuj. Po drugie, czy Natan robi takimi rzeczami więcej niż kanały komentarzy? No nie wiem, no warto na pewno zwiększać taką świadomość i to na pewno tutaj powinien, nie wiem, medal mu się należy za to. A propos tego, że o, zmienia się, poprawia błędy, tylko że, no czy on by się zmienił i chciał poprawić swoje błędy i przeprosić za nie, gdyby nikt mu tych błędów nie wytknął? No nie wiem, możliwe, że nigdy byśmy się nie dowiedzieli, możliwe, że nigdy byśmy się nie doczekali takiej odpowiedzi. Czy Natan jakby przeprosił za swoje działania, albo jakoś to próbował wszystko wyjaśnić? No, nie dotarło do mnie coś takiego. Ja wdupiam jakieś kurwa tapsy od 2 tygodni, albo 3 nawet. Mi trener daje. Wiedziałem, że jest to doping przez pierwszy tydzień, przez 2-3 tygodnie, a pierwszy ten myślałem, że to są po prostu coś w stylu jakichś spalaczy, czy tam na wydolność. I się okazało, że w teorii jest to doping, nie wpływa na budowanie tej masy. Znaczy, wpłynąłby, jeżeli wiesz, byś wpalał tak inaczej. Cieszę się, że jakby czuję się teraz lepiej, ale to nie jest tak, że te wszystkie rzeczy, które mówił wcześniej, to one wyparowały. To nie jest też tak, że wyciąga się kartę pułapkę tego, że ma się jakiś problem i wtedy wszystkie rzeczy, które się mówi i robi, one po prostu nie ma ich. One znikają, uciekają. To tak nie działa. Wielu ludzi ma jakieś problemy, wielu ludzi musi się z jakimiś rzeczami mierzyć, ale to nie sprawia, że oni są pod jakąś kopułą ochronną przed całym światem. Jeżeli ktoś mówi coś, co jest kretyńskie, durne,
normalne, to można się z tego śmiać. To nie bójcie się leczyć, zmieniać, przepraszać za złe zachowania i być sobą. To ci, którzy was za to atakują, są problemem, nie wy. No tak, to jest normalne, że ktoś czasem zmieni zdanie na jakiś temat i zmieni zachowanie ze złego na dobre. No plus, Maja Staśko mówi nam truizmy. No ale tutaj już zaczynamy ten główny spektakl, do którego chciałam was zabrać, bo tutaj jak widzicie jest screen mojego filmu. Maja Staśko mi tutaj zapisała na zawsze, że byłam 35 na czasie. Dziękuję bardzo. I tutaj pisze. I w ogóle to jest masakra. Można zrobić pik kariery na hejtowaniu i opluciu kogoś, a cały internet będzie cię kochał. A gdy nastoletni hejter się wycofuje i przeprasza, opowiada o swoim leczeniu, psychiki i trudnym stanie, dostaje bęcki. Ludzie się od niego odwracają, nagle, bo wcześniej tego nie robili, a mogli, bo było czego. Czepiają się każdego słówka wypowiadanego w zajebiście stresującej sytuacji konferencji i nazywają hipokrytą. Kończą się propsy i ściskanie z wielkimi influencerami. No, tutaj jest taki opis do tego screena, na którym jest mój film. W sumie w ogóle się to nie odnosi do kompletnie niczego, bo ja nie mówiłam nic o Natanie Marconiu w kontekście jego plucia na płatki fagaty. Nigdy nie robiłam o tych żadnych newsików, ani innych takich rzeczy nie wypowiadałam się o tym absolutnie nigdzie. Jakby na tym się wybił, ale ty nie masz wpływu na to. I jest tutaj mój film. Jest screen mojego filmu, jest moja morda. Jakby będę to brała wszystko do siebie. Pewnie Maja znowu wyciągnie tą kartę pułapkę, bo to ja tylko tak gadałam. A to jest moja twarz. Ja poznaję swoją twarz, więc ja będę to do siebie odnosiła. Że teraz się wszyscy od niego odwracają i krytykują go za to, że się wycofał z tego plucia na fagatę. Czy ja to zrobiłam? Nie, ja nie nazwałam go hipokrytą dlatego, że się wycofał z plucia na fagatę. Ty obejrzałaś ten film, czy ty udawałaś, że obejrzałaś ten film? Nie wiem, może oglądała ten film i nie wiem, robiła sobie obiad jednocześnie, a do tego, nie wiem, odkurzacz chodził. Bo ja mam wrażenie, że ty nie znasz treści tego filmu. Ja tam krok po kroczku, bardzo jakby dużej ilości argumentów mówię, że Natan Marcoń to hipokryta, ale nie dlatego, że się wycofał z płatków fagaty, tylko dlatego, że jakby mówi o tym, że jest naturalny, a nie chce zrobić testów pod nadzorem. Ten cały jakby jego ark z tym, czy on się leczy, czy się nie leczy, to jest bardzo też u niego skomplikowane. Że bardzo wiele on wypowiada zdań, gdzie za kilka minut dosłownie przeczy sam sobie. To do tego była ta hipokryzja. Ta miniaturka ze słowem hipokryta i strzałką na twarz Natana Marconia, to słowo odnosi się do tego, co jest w treści mojego filmu, a nie do tego, co większość ludzi mówi. Ja się nie muszę podpisywać pod tym, co mówi każdy człowiek w internecie. Ja mogę mieć to swoje zdanie i to trzeba najpierw ten film obejrzeć, żeby móc o nim mówić. Na konferencjach padają krzywdzące, obrzydliwe słowa, które przechodzą bez echa, ale głupie plątanie się osoby w kryzysie psychicznym, która wycofała się z nienawistnej narracji, to jest widocznie największy problem dla influ. Nie! Wycofanie się z tej nienawistnej narracji, jak ty to ujęłaś, nie jest problemem dla mnie. Mówisz, że dla influ, ale to jestem ja na tym zdjęciu, więc ja powiem jako ja. To jest najmniejszy problem tym wszystkim, co Natan robi. On wiedział, gdzie idzie. Oni go nie złapali do worka i wrzucili na tą konferencję. On wiedział doskonale, gdzie się wybiera. Ja rozumiem, że to jest stres, że to jest jego pierwsza taka konferencja, ale on zdecydował się tam być z własnej woli. Podpisał kontrakt, żeby tam być, bo jest osobą dorosłą, więc mógł się do tego na przykład jakoś przygotować, mógł na przykład wiedzieć, o co ludzie będą go pytać, bo nie było to jakieś bardzo trudne do przewidzenia, i przygotować się jakoś, żeby jakoś odpowiedzieć w sposób koherentny, ale tego nie zrobił. Zamiast tego zaczął matwać w tym wszystkim jeszcze bardziej. Czy Natan wypadł bardzo źle i niespójnie na konferencji? Tak, oczywiście. Cieszę się, że się tutaj zgadzamy. Czy zasługuje na krytykę? Jasne. Jak każda osoba, która popełnia błędy, a on popełnił ich mnóstwo, no to kurwa, jaki jest problem w końcu? Czy można krytykować Natana Marconia? Nie, bo on tu w kryzysie psychicznym, na konferencji jest stres i w ogóle wszystko się dzieje i to jest trudne wtedy. Czy Natan Marcoń zasługuje na krytykę? Tak, oczywiście, popełnił mnóstwo błędów. What the fuck? Czy zasługuje na całe filmy największych kanałów komentarzy? Dziękuję. Dziękuję. Na jego temat o tym, jakim jest hipokrytą i że nie odróżnia psychologa od psychiatry? Tak! Wiesz, dlaczego się do tego doczepiłam? Nie dlatego, że to jest takie śmieszne i zajebiste. Doczepiłam się do tego, dlatego, że Natan tak się też uczepił tego ziomka w brodzie. Dosłownie to zrobił. Ja to pokazuję w tym filmie. Powiedziałam o psychologu, powiedziałam. Aha, to psychiatra, psycholog? Tak, to są duże różnice. Czy to było czepianie się tego tak o, czy to było odbicie tego, że on się czepnął? Na pewno nie bardziej niż większość influ, która wyzywa, krzywdzi i realnie może szkodzić ludziom. Nie wiem, pod tym się akurat nie podpisuję, ja nie wyzywam i nie krzywdzę nikogo.
I jest nastolatkiem z problemami, który wycofał się z nienawistnego gestu, za który internet go pokochał. Ile razy można w ogóle mówić to samo? Dopiero co Kasiusz miał odebrane prawko za ostre przekroczenie prędkości jazdy. Mógł kogoś naprawdę skrzywdzić, a on to obśmiał. Kanały komentarzy o tym milczą. Czy narażanie ludzi na śmierć i normalizowanie tego jest mniej istotne niż głupie plątanie się na konferencji? To jest właśnie Marcin Mazur incydent, to co się tutaj dzieje. Że ktoś sobie siedzi w domu i widzi taki film mój na przykład i myśli sobie, o, ona nagrała o tym, ale o tym to na przykład nie nagrała. No nie, bo na przykład, guess what, nie wiedziałam o tym. Bo wyobraź sobie, że ja nie śledzę wszystkiego, co robi każda osoba w polskim internecie. I są osoby, które mnie interesują do śledzenia, a są osoby, które mnie nie interesują do śledzenia. Na przykład całe towarzystwo Fame MMA interesuje mnie tyle, co zeszłoroczny śnieg. Nathan Marcoń został jakby znany, zanim poszedł do Fame MMA. I tak naprawdę to był bardzo duży wyjątek na moim kanale i zdarzyło się to pierwszy raz, że użyłam jakichś fragmentów konferencji, a tak naprawdę w bardzo dużej mierze bazowałam na jego innych filmach i innych wypowiedziach. Natomiast Kasiusz przed tydzień temu nie wiedziałam, jak wygląda, więc no nie nagrałam o tym, no. Ale ty ze swojego ciepłego widoka nie za bardzo masz prawo dyktować mi, o czym powinnam nagrywać, a o czym nie. Właśnie wiedziałam, że to jest Marcin Mazur incydent, bo nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, widzowie, ale Marcin Mazur dalej nawiedza. To jest bardzo zabawne i to się zdarza tak naprawdę tak dosyć często, że pomijając właśnie takich tutaj odklejeńców jak Mazur czy Staśko, no to są widzowie też tacy, którzy są like, o czemu o tym na przykład nie nagrałaś? No bo na przykład nie czułam takiej potrzeby, albo już dużo osób o tym powiedziało, albo nie czułam, żebym miała cokolwiek do dodania na ten temat. Jeżeli macie jakieś tematy, o których chcielibyście, żebym nagrała, to wysyłajcie mi to, ale no, nie jest to możliwe, żeby jakby wszystkie tematy poruszyć. Tutaj Maja Staśko jeszcze pisze na swoim Instastory, bo ktoś jej napisał, zamknij ten paszmato, jesteś psychicznie chora. I to jest w ogóle też coś, co Maja Staśko robi ciągle, że bierze jakieś takie komentarze, jakieś takie teksty ze swoich DM-ów i je publikuje i jakby na nie odpowiada i to jest, jakby ona na tym zbudowała całą swoją popularność, ale to jest tak durne! Jeżeli dostajesz takie wiadomości i je ignorujesz, to przestajesz dostawać takie wiadomości, ale jeżeli dajesz tym ludziom jakby tę atencję, że wrzucasz ich w ogóle na Instastory, nawet nie, że odpowiadasz im po prostu, wrzucasz ich na jebane Instastory, pokazujesz ich ludziom, to tylko więcej osób będzie tak do ciebie pisało. Pisze o tym, że leczenie to nie wstyd, jakiś skończony hejter, postanawia tak to skomentować. Mam zaburzenia psychiczne, leczę się i nie ma w tym żadnego wstydu, wstyd to takie komentarze. No nie ma wstydu w leczeniu, ale wstyd to też jakby w ten sposób interaktować z ludźmi, którzy do ciebie piszą. Niedawno odszedł jeden z polskich influencerów, który zmagał się z depresją i doświadczył masowego hejtu. Znamy historię osób, które zabił hejt. Hejtowane powinno być ścigane karalnie, bo to śmiertelnie niebezpieczne po prostu. I to jest dalej w tym kontekście. Poprzedni kafalek story odnosił się do tej poprzedniej wypowiedzi, która właśnie odbijała się od Nathana Marconia. Teraz mówisz, że tutaj pewien polski influencer tak skończył, bo hejt go tutaj do tego doprowadził. I że hejtowanie powinno być ścigane karnie. Ale kim jesteś, żeby o tym mówić w momencie, kiedy ty sama nie wiesz, czym jest hejt? Nie możesz zabronić ludziom krytykować innych ludzi, krytykować ich zachowania i ich wypowiedzi. Nie możesz tego zrobić. Możesz pracować nad tym, żeby ludzie się nie wyzywali jakimiś obraźliwymi słowami, ale ty nie zrobisz tak, żeby ludzie się nie krytykowali, no. Moja konkluzja z tego jest taka, że tak w ogóle jak sobie myślę o Mai Staśko, to jej pierwotne jakby to, co ona chciała robić, czyli walczyć z przemocą wobec kobiet, z przemocą to wszystko jakby na papierze miało sens. Ale potem Maja Staśko zaczęła wchodzić między wódkę a zakąskę w jakieś konflikty, w cudzysłowie, między influencerami, bez kompletnie pojęcia o tym, co mówi. I tak naprawdę to sprawiło, że Maja Staśko jest w tym miejscu, gdzie jest. I powiecie mi pewnie, że o, daje jej atencję tym filmem. No tak, daje jej atencję tym filmem, ale tak naprawdę ten mój film już i tak nic nie zmieni. Atencja Mai Staśko jest już dawno dana. Wiem też, że ten film nic nie zmieni. Jakby no wiem o tym, no bo z nią dyskutować to takie jak rzucać grochem o ścianę, no nie da się, no. Także no, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. To był taki krótki film, specjalnie dla was się pomalowałam do tego filmu. Czy jestem bardziej chora w tym momencie niż jak tutaj siadałam? Może trochę bardziej.